mistrzowie i uczniowie. Zaprasza Mateusz Borkowski. Mateusz Borkowski, dzień dobry, witam serdecznie w audycji Mistrzowie i Uczniowie, jak w każdą sobotę po godzinie 12. Dzisiaj jesteśmy w studiu koncertowym imienia Romany Bobrowskiej w Radiu Kraków. Na żywo audycję realizują Wojciech Gruszka, Michał Karoń i Alan Korepta, a moim gościem jest wiolonczelista, improwizujący wiolonczelista, kompozytor, performer, pedagog Jakub Gucik. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Która z tych ról jest ci najbliższa? Ja myślę, że przede wszystkim czuję się wiolonczelistą, głównie, ale w ogóle ostatnio mówię o sobie, że jestem muzykiem, bo wydaje mi się, że ten podział na kompozytorów i wykonawców, który tak naprawdę na przestrzeni ostatnich 200 lat tak na trwałe w tym krajobrazie muzycznym jest obecny, jest trochę sztuczny i nie chcę się ograniczać tylko do wykonawstwa, więc próbuję różnych rzeczy. Ale chyba głównie, w dalszym ciągu głównie wiolonczelistą jestem. To chyba też tak, że ta muzyka najnowsza właściwie no, zmusza do tego, że trudno powiedzieć, kim się do końca jest, prawda? Czy aż tak, to nie jestem przekonany, bo kompozytorzy muzyki współczesnej, którą ja się w dużym stopniu zajmuję, przykładają zazwyczaj bardzo dużą wagę do tego, żeby jak największa ilość elementów dzieła była jak najprecyzyjniej zakomponowana, jak najprecyzyjniej zapisana, a to, co jest pozostawione wykonawcy, jakieś elementy improwizacji, no to są fragmenty zazwyczaj bardzo, bardzo precyzyjnie też umieszczone w czasie i bardzo precyzyjnie opisane, również często pod względem tego, co w tej improwizacji powinno się zawrzeć. Ale najważniejsze, tak jak powiedziałeś, jest to, że jesteś wiolonczelistą na miejscu pierwszym, więc wielki wiolonczelista teraz dla nas zagra Jojoma. To będzie preludium z suity wiolonczelowej G-dur Johanna Sebastiana Bacha. Gucik. Przypomnę tylko, że można nas również oglądać na stronie www.radiokraków.pl. Jojoma powiedział, że suity wiolonczelowe towarzyszą mu właściwie przez całe życie od blisko 6 dekad. Jak to jest w twoim przypadku? Ja bardzo, bardzo lubię suity wiolonczelowe Bacha i uważam, że to jest w ogóle genialny cykl utworów. W każdej z tych suit, każda ma nieco inny charakter, w każdej są naprawdę perełki. Chociaż muszę przyznać, że pierwsza suita G-dur jako ta najbardziej popularna i najbardziej ograna jest najmniej ulubioną dla mnie. Rozumiem, czyli wybrałbyś inną suitę? Tak, piątą albo szóstą. Jesteś absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie. W 2013 roku zagrałeś dyplom. Studiowałeś u profesora Adama Klocka. Tak jest. A jak wyglądała twoja wcześniejsza edukacja muzyczna? Edukację muzyczną zacząłem w szkole muzycznej w Tarnowie, bo tam, będąc w wieku poborowym do szkoły, że tak się wyrażę, tam mieszkałem. Potem kontynuowałem w podstawówce imienia Paderewskiego na Basztowej, w liceum również na Basztowej w Krakowie, no i studia tak wyszło, że też w Krakowie. Ale czy wiolonczela była twoim marzeniem od początku, czy rodzice ci podsunęli albo nauczyciele ze szkoły ten instrument? Ja pamiętam, że ja zanim poszedłem do szkoły po prostu chciałem na czymś grać i trudno mi jest powiedzieć, czy to jest instrument, na którym ja chciałem grać. Teraz wiem, że na nim chcę grać i mnie to bardzo cieszy. Wtedy też mnie cieszyło, ja chyba zawsze przejawiałem skłonność do hałasowania i być może hałasowanie na instrumencie tak szlachetnym jak wiolonczela jest dla domowników lepszym wariantem niż na przykład hałasowanie na perkusji albo nie daj Boże na skrzypcach czy klarnecie. Zwłaszcza na początkowym etapie nauki, kiedy ten dźwięk jeszcze jest na skrzypcach na przykład dość
skrzypią. No właśnie, te początki, żeby tak odczarować, nie jest cudownie i to chyba na każdym instrumencie nie są to przyjemne dla domowników dźwięki, jak chociażby na przykład na oboju nawet, prawda? Początki są, potrafią być bardzo bolesne. Na pewno, ja nigdy nie grałem na oboju akurat. Nigdy nawet nie spróbowałem, muszę się przyznać ze wstydem. Ale tak, niektórzy twierdzą, że są instrumenty prostsze i są instrumenty łatwiejsze, ale z mojego doświadczenia wynika, że to tak nie jest. Być może łatwiej na poziomie bardzo początkującym gra się na instrumentach klawiszowych, bo mają klawisze, więc wysokość dźwięku jest z góry założona. Być może na gitarze w związku z tym, że ma progi, ale im dalej ten proces edukacyjny przebiega, tym bardziej się okazuje, że na wszystkim gra się tak samo trudno albo tak samo łatwo w zależności od okoliczności. Jestem ciekaw, co sprawiło i na jakim etapie twojej edukacji, że zainteresowałeś się muzyką współczesną? Ja muzyką współczesną zainteresowałem się właściwie na poziomie liceum, wydaje mi się. I to głównie z tego względu, że muzyka współczesna pozwalała robić rzeczy, na które muzyka klasyczna nie pozwala. To znaczy grać, kolokwialnie mówiąc, brzydkim dźwiękiem, robić różne dziwne rzeczy. Ja wtedy też w pierwszej, drugiej klasie liceum zetknąłem się z twórczością Szefera i ogólnie z teatrem instrumentalnym też zetknąłem się z czymś takim jak notacja graficzna w muzyce współczesnej. Co bardzo poszerzyło mi horyzonty, bo nagle zorientowałem się, że to niekoniecznie musi być zestaw nutek, tylko można też ten zapis muzyki, kompozytor może te swoje intencje wyrażać w zupełnie inny sposób i że muzyka niekoniecznie musi być tylko i wyłącznie zestawem dźwięków, które są krótsze, dłuższe, niższe, wyższe i mają taką, a nie inną artykulację, tylko że ta muzyka może być też pojmowana szerzej po prostu. Często też ten sam zapis jest bardzo intrygujący, a czasami sam bywa dziełem sztuki. No, mnie się wydaje, że zapis nutowy dziełem sztuki jest od początku zapisu nutowego właściwie, bo nawet oglądając manuskrypty dawnych mistrzów, czy Haydna, czy Beethovena, czy różnych innych kompozytorów, to w tym, w jaki sposób oni tym piórem po tym papierze w pięciolinie pisali, też po tym zapisie widzimy na przykład, no, trochę od strony grafologicznej można do tego podejść, że ktoś miał bardziej zamaszystą kreskę, o ile można tak powiedzieć, przy zapisywaniu nut. Ktoś był bardziej skrupulatny. Czyjeś partytury są od razu czyste, czyjeś są bardzo pokreślone. Tutaj też jest to dowodem pewnego procesu twórczego i pewnej metody pracy. No a XX wiek to wszystko rozszerzył. Z jednej strony z powodu tego, że kompozytorzy szukali drogi, żeby różne formy ekspresji rozszerzać, a z drugiej strony z tego tytułu, że rozszerzające się właśnie te formy ekspresji, czyli nowe techniki wydobycia dźwięków na różnych instrumentach spowodowały, że trzeba było wprowadzać jakieś nowe elementy do tego zapisu nutowego. Ta czarna główka przy ćwierćnucie po prostu przestała wystarczać. Dziś nie jest to dla nas nic szokującego granie drugą stroną smyczka na wiolonczeli, prawda? Ale jednak kilkadziesiąt lat temu to cały czas było czymś nowatorskim. No, być może było czymś nowatorskim, ale takie elementy się zdarzały dużo wcześniej. Przecież u Chopina też zdaje się w którymś utworze orkiestrowym jakiś fragment Collegno był. No i był Heinrich Ignaz Franz Biber, który w środkowym okresie baroku stosował niesamowicie, nawet na dzień dzisiejszy, rozszerzone techniki instrumentalne, a nie mów, co dopiero wtedy, typu przeplatanie między strunami wiolone na przykład kartki papieru. To jest rasowa muzyka dwudziestowieczna albo dwudziestopierwszowieczna, a tam napisana na początku wieku XVIII jednak. Także można powiedzieć za klasykiem, że wszystko już było. Ale no, zabawa instrumentami i szukanie nowych brzmień i kombinowanie z tymi instrumentami to jest jednak bardzo długa tradycja. I to właśnie zainteresowało cię akurat w twojej, to jest twój plan na twórczość, na koncertowanie, na działanie. Chyba tak. Na pewno tak.
Na pewno tak. Ja muszę się przyznać, że ja nie czuję się po prostu swobodnie w repertuarze klasycznym. Lubię bardzo posłuchać muzyki XIX-wiecznej, ale nie potrafię z przekonaniem zagrać na przykład sonaty Franka. To jest piękna muzyka, ale nie moja. Nie potrafię się z tym utożsamić do tego stopnia, żeby z czystym sumieniem wyjść, zagrać i być naprawdę na 150% przekonanym. Jakoś ta muzyka nowa jest mi bliższa i dlatego się nią zajmuję. Jesteś poza tym wszystkim również nauczycielem wiolonczeli i to w bardzo ciekawym miejscu, bo w Orawskiej Samorządowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Jabłonce. Tak jest, tamże uczę. Znaczy od jakichś 3 tygodni uczę zdalnie znowu, ale generalnie tak uczę na Orawie w szkole samorządowej. Jakich tam masz uczniów? W jakim wieku? Jak w ogóle wygląda rekrutacja do takiej szkoły? Uczniów mam w wieku od 7 do 18 lat, bo szkoła jest popołudniowa, działa w 2 trybach. Młodsze dzieci są w trybie 6-letnim, starsze dzieci i młodzież w trybie 4-letnim. Jacy są uczniowie? Uczniowie przypuszczam, że są tak jak w każdej szkole i tak jak wszędzie są przeróżni. Są uczniowie, którzy są zafascynowani instrumentem i przychodzą na lekcje i różne rzeczy chcą grać i są bardzo, bardzo zafascynowani. Są też może nieco rzadziej na szczęście, ale zdarzają się też tacy, dla których chyba mogę tak powiedzieć, no nie ma co owijać w bawełnę. Są też tacy, dla których szkoła muzyczna jest formą zajęć pozalekcyjnych na równi z jazdą konną albo piłką nożną, co nie zawsze się przekłada na odpowiednie rezultaty tej edukacji. O tyle ciekawe, że jednak no, jeżeli ktoś jest z Krakowa, z Tarnowa czy z Nowego Sącza, to ten dostęp do edukacji muzycznej ma lepszy. Częściej też może korzystać z oferty kulturalnej, no a jednak w takiej miejscowości jak Jabłonka to nie jest wcale takie oczywiste, że ktoś myśli o nauce w szkole muzycznej. Może nie jest to oczywiste, ale muszę powiedzieć, że od kilku lat w województwie małopolskim w bardzo wielu małych miejscowościach są szkoły muzyczne. To działa bardzo prężnie i one się cieszą naprawdę dosyć dużym zainteresowaniem uczniów i rodziców. I no, z tego można się tylko cieszyć, bo to też jest element takiej ogólnej edukacji kulturalnej. Dzięki temu może za 15 lat, za 20 lat, jeżeli będziemy tych młodych instrumentalistów, tych młodych, jak to się górnolotnie mówi, adeptów sztuki. Jeżeli będziemy ich dobrze kształcić, to być może oni zechcą przyjść na koncert. Może nie wszyscy zostaną zawodowymi muzykami, ale może będą sobie lubili po prostu pograć dla przyjemności. Może będą aktywnymi odbiorcami muzyki, a wiadomo, że u nas, zwłaszcza jeżeli chodzi o muzykę, może nie tyle klasyczną, co graną na instrumentach klasycznych, no to nie jest to zbyt popularna forma uczestnictwa w kulturze. Przegrywa na pewno z kinem na przykład. Czyli taka praca u podstaw trochę. Tak, praca u podstaw, ale przyjemna dość, muszę powiedzieć. No i jak zainteresować tych młodych uczniów z Jabłonki, żeby akurat na wiolonczeli grali? Ja muszę powiedzieć, że Orawa i Podhale to jest taki rejon, gdzie wiolonczela kojarzy się z basami. Czyli z tym instrumentem ludowym, który w wersji ludowej ma 3 struny, a nie 4. I zasadniczo nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem uczniów, no bo każdy by chciał grać ten prym na tych skrzypcach, a kto by tam chciał tym smyczkiem w prawo i w lewo cały czas to samo ciągać. Ale ja tam 7 rok uczę w tym momencie. I na początku raczej było tak, że klasa wiolonczeli była nieliczna i składała się z osób, dla których brakło miejsc na innych instrumentach, przede wszystkim na uwielbianej przez wszystkich gitarze, bo każdy chce być gwiazdą rocka, to się chyba nigdy nie zmieni. Ale niestety nie dla każdego jest miejsce w klasie gitary. To ciekawe, myślałem, że skrzypce akurat na Orawie. Skrzypce są też bardzo popularne, ale gitara, fortepian i akordeon to są chyba największe przeboje oferty szkoły muzycznej w Jabłonce. Ale teraz od kilku lat już rzeczywiście dzieci chcą się uczyć na wiolonczeli, co mnie bardzo cieszy, bo
mam kogo uczyć i zazwyczaj te osoby, które same chcą się uczyć na danym instrumencie, to od razu pracują lepiej, nie muszą przechodzić tego okresu przekonywania się do instrumentu. Powiedzieliśmy o twojej działalności pedagogicznej, no ale w trakcie pandemii, w samym środku pandemii, bo na wiosnę, wydałeś solową, w pełni autorską płytę In Silva. Tak jest, wydałem płytę, nagrana została 13 i 14 marca, czyli dokładnie wtedy, kiedy pierwszy tak zwany lockdown się zaczął. Ja stwierdziłem, że skoro są odwołane koncerty, odwołane spektakle, do których komponowałem muzykę, skoro szkoła, wtedy zajęcia były na 2 tygodnie zawieszone, skoro nie ma szkoły, to jest najlepszy czas na to, żeby usiąść i coś zrobić. Rzeczywiście coś, na co nigdy nie ma czasu tak naprawdę, bo trzeba zajmować się szeregiem innych czynności. I tak powstała płyta, no, inspirowana właśnie. Czym inspirowana? Ja mogę powiedzieć, że to była wsteczna inspiracja lasem. Dlatego wsteczna, że najpierw się pojawiło kilka utworów i nie bardzo wiedziałem, jak to zatytułować. Zawsze chcę robić tak, żeby utwory nie miały tytułów, ale numer na płycie źle wygląda, numeru się nie zapamiętuje. I w pewnym momencie jeden z tych utworów mi się skojarzył z mgłą zalegającą po prostu nad jakimś terenem zielonym. Taka też jest okładka tej płyty. Tak. Okładka. To jest też ciekawe, bo ja przeglądałem zdjęcia znajomej fotografki. Jak zobaczyłem to zdjęcie, to ono w 100% pokrywało się z moją wizją, jak to powinno wyglądać. To dokładnie właśnie było coś takiego, że na takim przedpolu... Oj, odsunąłem mikrofon, ale mam nadzieję, że tam nie poskutkowało to jakąś przerwą w dostawie dźwięku. Wszystko dobrze. W każdym razie właśnie taki obrazek na... Tak jakbyśmy chcieli wejść do lasu, ale z jakichś bliżej nieokreślonych przyczyn tkwimy przed tym lasem i podziwiamy właśnie wilgotną mgłę, drzewa i... No i chciałem, żeby ta płyta w takim klimacie była utrzymana i mam nadzieję, że mi się udało. Tajemnicze zaproszenie do lasu to 7 kompozycji na wiolonczele i looper. Tak jest. Looper, czyli? Looper, czyli elektroniczna maszynka, elektroniczne akcesorium, którego działanie polega na tym, że nagrywam poszczególne fragmenty i one w zapętleniu w kółko się same potem odtwarzają. Ja grając oczywiście mam możliwość włączania lub wyłączania tych poszczególnych warstw. Mam kontrolę nad ich głośnością. Czyli tak zwana elektronika na żywo tworzona. Tak. W dość prymitywnej jednak formie, bo w dzisiejszych czasach live electronics to jest bardzo, bardzo szerokie zagadnienie, które naprawdę dysponuje niesamowitymi możliwościami. Looper to jest zabawka, wydaje mi się, o dość długiej tradycji, ale bardzo wdzięczna w użyciu, bardzo, bardzo lubię się tym bawić. Będziemy mogli posłuchać i zobaczyć również, jak właśnie grasz na różnych sprzętach elektronicznych, jak wykorzystujesz je. Sprzęt elektroniczny właściwie jest jeden, jest tylko komputer, a wiolonczela jest jednak dużo ciekawsza. Na pierwszym zabawką. Miejscu jest zdecydowanie na tej płycie. Powiedziałem, że 7 kompozycji z pogranicza world music, muzyki etnicznej i minimalizmu. To jednak w jaki sposób odejście od tego, czym się zajmujesz w spółdzielni muzycznej Contemporary Ensemble? Poniekąd tak, chociaż jako, że w spółdzielni muzycznej gramy naprawdę bardzo szeroki wachlarz estetyczny, jeżeli chodzi o muzykę nową, to zdarzają się też utwory, które są bardzo podobne do tego, co na tej płycie się znalazło. Zresztą tutaj, czy mogę małą autopromocję zamieścić? Chciałbym zaprosić dzisiaj o godzinie 18 w internecie, na mediach, na profilach społecznościowych festiwalu Audio Art właśnie zagramy ze spółdzielnią muzyczną Contemporary Ensemble. Właśnie taki program nieco inspirowany lasem, bo będzie utwór Neon Space Forest Uyvina Torvunda, norweskiego kompozytora, gdzie dźwięki lasu będą słyszalne wprost. I będzie też utwór Piotra Peszata, Plant Concerto with Piano Song,
gdzie też inspiracja zielenią i krajobrazem jest bardzo, bardzo silnie widoczna. Więc to nie jest tak, że ta muzyka współczesna, którą ze spółdzielnią wykonujemy, to są tylko jakieś straszliwie dodekafoniczne rzeczy, które nie nadają się do słuchania przez człowieka, który nie jest z taką muzyką obyty. W ogóle ja wszystkich zachęcam do słuchania muzyki współczesnej, bo to jest coś ciekawego i wbrew pozorom jest to muzyka bliższa nam niż nieśmiertelny Mozart na przykład. To proponuję, dla Mozarta. Proponuję, posłuchajmy pierwszego utworu z twojej płyty In Silva. To będzie utwór zatytułowany Vapor. Audycja Mistrzowie i Uczniowie. Naszym gościem jest Jakub Gucik, improwizujący wiolonczelista, tak o sobie mówisz. Teraz posłuchamy w twoim wykonaniu na żywo dwóch utworów z twojej płyty In Silva. Co to będą za utwory? To będzie utwór Sus Scrofa, czyli dzik, przedstawienie dzika europejskiego, bardzo wesołe zwierzę, naprawdę. I kolejnym utworem będzie Nornica. Też bardzo miłe zwierzę, w ogóle niedoceniane przez nas, mylone z myszą, zupełnie niesłusznie. Czyli dwa utwory, które jednak w jakimś tam w stopniu kojarzą się z lasem. Tak, tak. No, cała płyta była tak pomyślana, żeby w jakiś taki bajkowy, nierzeczywisty sposób, ale jednak mieszkańców lasu opisać. To teraz będziemy mogli przekonać się na żywo, jak brzmią te utwory w twoim wykonaniu. Jakub Gucik na wiolonczeli, ale również z elektroniką na żywo. To wszystko z płyty In Silva, wydanej na wiosnę tego roku w trakcie pandemii. Thank you.
elektronika na żywo czasami może płatać figle. Wszystko w porządku. Thank you.
Jakub Gucik, który grał dla nas na żywo ze studia koncertowego imienia Romany Bobrowskiej. Utwory z płyty In Silva, inspirowanej lasem. Jakubie, czy jakimś konkretnym lasem? Ja myślę, że to był bardzo konkretny las, to znaczy to był dokładnie ten las, który sobie wyobraziłem. Rzeczywiście słychać tą bajkowość, ale jest też dużo przestrzeni w tej muzyce. Ja myślę, że ta przestrzeń, poczucie tej przestrzeni bierze się właśnie z tego, że to jest materiał zapętlony. Bo zwróćmy uwagę na to, że kiedy wyjdziemy na zewnątrz, niekoniecznie do lasu, nawet w przestrzeni miejskiej słyszymy cały czas powracające odgłosy, że co jakiś czas przejeżdża autobus, czy tramwaj, czy samochody przejeżdżają, to brzmi bardzo podobnie. W lesie też tak jest, że ten szum, śpiew ptaków to są dźwięki, które powracają co chwilę. I wydaje mi się, że stąd to poczucie przestrzeni, a z drugiej strony jakiejś takiej transowości się bierze. I też takiej wolności, którą daje las. No, na pewno las daje wolność, na pewno w muzyce też wolność daje takie założenie, że jest jakiś krajobraz dźwiękowy, w którym dosyć swobodnie się można potem w improwizacji poruszać. A ten las teraz bardzo doceniamy w trudnym dla nas okresie. Tak, w lesie można chodzić bez maski. To prawda. Tak jest. Płyta, którą wydałeś w niezależnej wytwórni IPT. Tak, w wytwórni IPT. To jest może zbyt duże słowo wytwórnia, po prostu z kolegami z Tria IPT Wójciński, Bańdur, Gucik stwierdziliśmy, że spróbujemy w wydawanie muzyki bawić się sami. Można znaleźć tę płytę na twojej stronie internetowej. Tak, w portalach streamingowych bardzo wielu, których nazw nie będę tutaj wymieniał. Ale jest też oczywiście fizyczna wersja. Jest też fizyczna wersja, można ją kupić poprzez stronę www.rec.ipetrio.pl albo poprzez odnośnik z mojej strony internetowej. Da się to znaleźć w internecie w każdym razie. Ta płyta już z nami, a niebawem ukaże się twoja druga płyta, druga solowa. Tak jest, tak się złożyło w tym nieszczęśliwym 2020 roku. Dla mnie się złożyło szczęśliwie, że wydam dwie płyty. Czyli bardzo twórczy okres dla ciebie. Tak, zdecydowanie bardzo, bardzo twórczy i bardzo intensywny. Druga płyta będzie całkowicie solowa, to znaczy to będzie sama wiolonczela. Bez elektroniki. Bez elektroniki. Będzie to też, znaczy płyta już jest nagrana, więc może inaczej, zostało to nagrane w ciekawy sposób. Nie będzie tam żadnej edycji, żadnego montażu, miks tylko w takim stopniu, żeby ujednolicić pewne wydarzenia dźwiękowe. Płyta nosi tytuł Vastitas Borealis. Vastitas Borealis to jest pustynia na północnej półkuli Marsa. I założenie moje było takie, żeby w możliwie najbardziej komunikatywny sposób wyzyskać możliwości brzmieniowe wiolonczeli, czyli te wszystkie zgrzytania, piszczenia, te wszystkie efekty charakterystyczne dla muzyki współczesnej chciałem użyć tych efektów w muzyce, która będzie komunikatywna. Czy to ma być odlot rzeczywiście w kosmos? Dla mnie był to odlot w kosmos, również z tego względu, że płyta została nagrana i od samego początku to było planowane, że będzie to nagrane w galerii autorskiej Bronisława Chromego w Parku Decjusza. To jest przestrzeń, która jest niesamowita, przede wszystkim z tego względu, że tam jest ekspozycja rzeźb Chromego, które są naprawdę niesamowite, surrealistyczne i przenoszą nas kompletnie w inny wymiar. A poza tym jest tam niesamowita akustyka, to znaczy jest dosyć duży pogłos, ale bez wyraźnych odbić. I ten pogłos brzmi wręcz jak elektronika. Oczywiście w trakcie nagrania, to było nagrywane w lipcu, w Parku Decjusza była masa ludzi, bawiły się dzieci, ulicą Królowej Jadwigi przejeżdżały samochody i to wszystko słychać. I to wszystko będzie na... Tak, tak, tak. Mhm. Także taki w pewnym stopniu eksperyment, ale nie takie eksperymenty muzyka widziała w ciągu ostatnich 10 lat. Ja tutaj powinienem
nadmienić też, że to byłoby, wydanie tej płyty byłoby niemożliwe, gdyby nie to, że udało mi się uzyskać w tym celu stypendium twórcze miasta Krakowa, za co bardzo dziękuję Krakowowi. Bardzo również dziękujemy. Kiedy premiera dokładnie? Premiera 6 grudnia. Taki prezent może od Mikołaja, może Mikołaj przyleci z Marsa tym razem, z Vastitas Borealis. Oczywiście premiera nie odbędzie się fizycznie, odbędzie się na platformie Play Kraków i będzie to epilog festiwalu Sacrum Profanum. Serdecznie Państwa zapraszam. Dzisiaj też koncert z Twoim tak udziałem. O godzinie, o godzinie 18:00 Festiwal Audio Art Online, Spółdzielnia Muzyczna zaprasza. Życzę w takim razie dalszych tak ciekawych inspiracji, nie tylko leśnych, ale i kosmicznych. Będziemy śledzić Twoje dokonania. No i zapraszamy do Twojej klasy wiolonczeli w Orawskiej Szkole Muzycznej w Jabłonce. Tak jest, bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję Państwu za ten dzisiejszy odcinek. Audycję realizowali Wojciech Gruszka, Michał Karoń, Alan Korepta. A my widzimy się i słyszymy za tydzień. Do usłyszenia. Mateusz Borkowski.